Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam parostatkiem w piękny rejs. Statkiem na parę prosto do Alone in the Dark. W końcu się pomylę, powiem Alan Wake, ale w sumie nie będzie to takie złe, bo Alan Wake też bardzo przyjemny horrorek. Nawet bym postawił trochę wyżej niż Alone in the Dark, co nie zmienia faktu, że tu również bawię się bardzo dobrze. Ta fabuła fajnie się rozwija, widoczki przyjemne. No jedynie te znajdźki. O, proszę, no i mamy. Jednak nie... Aha, to by tłumaczyło, dlaczego nie mu... Co jest? Halo, Robal! Jakaś kolejność tutaj. Aha. Nie wiem, czy może wyjdzie do nas, będzie bezpieczniej. Co on robi? Czy on skacze? Co jest? Użarł nas w stopę nawet. Myślałem, że to tylko może nas podgryźć. Dziwne te spotkania. Będzie tego tu więcej? Oby nie. Maska Grace tam leży, ale o. Jesteśmy w stanie ją podnieść, tylko nie stąd. Za krótkie rączki. Dokąd dalej? If I get the motor started, I could try reversing back into the river. Mówisz, że wystarczy tylko silnik naprawić i wracamy? Okej, okay, ufam, że wiesz, o czym mówisz. Przyznam, że mój tutaj taki trochę zmysł inżyniera Jeremy. Sugeruje, że może być trochę więcej problemów w tej okolicy. Lagnia P? Lagnia P, zepsuty kompas. No, to nam się przyda. Będzie pasował do tej łajby. O! Amunicja do pistoletu, bardzo dobrze, zapomniałem przeładować. I zmiana naszego pecha. Wypadło coś! Wypadło po 40 skrzyniach, z których nic nie wyleciało. Nareszcie mamy to! Nareszcie coś wypadło. O, o! A te jaja? Chyba trochę za dużo obcego ktoś się naogląda, ale możemy je na przykład rozwalić tak zawczasu. Nie chcę pagaja tracić, ale... to tylko zdoba. Ale radość! Coś nam wypadło. Tu wejdziemy do tej małej? Tak średnio. A tu nie przejdziemy. No ładnie się to wszystko rozpoczęło. Ale to jest szansa, że nasze skrzynki się odpsuły. No to... Czekaliśmy na to. Mamy koktajl. Na to akurat nie czekamy. Tyle dróg. Tyle miejsc. Dobrze. Nie wiem, czy ten koktajl powinienem wziąć. Ale nie widzę nigdzie problemów, ani miejsca, gdzie go wykorzystać. Halo? Coś tu jakby... No mam wrażenie, jakby coś... O, jest! Siedzi tu Robal w środku. No właśnie, to on takie dźwięki wydaje. To weźmiemy zaraz ten koktajl do niego. Chyba, że... Tu mamy zejście po Lagnia P. Może jednak najpierw na dół, chociaż ta krew, przyznam, nie zachęca. Ale to jak najbardziej nagroda. Nie żyje? Kurczę, odporna bestia, jeżeli to tak... Dwa strzały z szoguna, które myślałem, że jest takim... Nad może nie pistoletem, nad bronią, nie? Po prostu. To się okazuje, że to nie jest tak miło wcale. To ja dziękuję, to nie wiem, z czym biegać. Może karabin jednak się lepiej sprawdzi na te paskudy. Tam jest? Tam na bank jest coś. Ale to możemy to zabić w ten sposób? O, już nie żyje? Może to jest metoda na nie. Zabić je, zanim się obudzą. A nie, moment, to jest to, co na nas spadło. Kurczę, ale straciłem, głupio. Kolejne lagnia P, od młodej. Dobrze, widzieliśmy, że w tym biega. To spójrzmy na te nasze lagniapy. To nie tu, tu. I jak to tam coś nowego zebraliśmy? Kłezy nie ma, kłoza bez rogów. Zakonserwowany gad, a to dziad. Prócz tego mamy osobliwy... A, to też tego nie ma. Miasto o kształcie półksiężyca to czytaliśmy. Nowa Orlean rozciąga, to widzieliśmy chyba. Piraci też nie. O, wiedza zakazana.
gdy sprawia, że czujesz się gorzej. Jakie to potworne uczucie, gdy uświadamiasz sobie, że poprawa stanu była tylko złudzeniem. Tak bardzo urzekła cię cnota ciągłej walki, że pomimo całej ciężkiej pracy nie czynisz żadnych faktycznych starań, by kiedykolwiek wrócić do zdrowia. Terapia stała się tak wielką obsesją, że zamiast pozwolić swoim ranom zabliźnić się, z czasem rozdrapujesz je w nadziei, że zagoją się szybciej i lepiej, jeśli będą krwawić tak, jak ty sobie tego życzysz. Czy nasz stan kiedykolwiek ulegnie poprawie? Jak pan myśli, doktorze Gray? Doktor Gray chyba nie myśli nic na ten temat. Włóczędze mają. Mamy też. No dobra, a nie, to włóczędze musiał wpaść, bo kompas nam dopiero wskoczył zepsuty. Istnieje wiele sposobów na przekroczenie progu. Najprościej jest otrzymać zaproszenie. Wtedy drzwi otwierają się same, a droga do środka staje przed nami otworem. Inne to sen, hipnoza, a nawet gwałtowny atak lęku. Niektórzy zaginają przestrzeń w sposób, który wprawiłby w zakłopotanie Mobiusa lub pokonują kąty, które wymykają się aksjomatom Euklidesa. Jeśli nauczysz się właściwie korzystać ze swojego talizmanu, możesz dotrzeć wszędzie i nie musisz już nigdy zdawać się na trzepoczące skrzydła tych skrzeczących bijaki. Kurczę, jaki łamaniec językowy. No dobra, mamy to, możemy ruszać dalej. Przyjemnie się zrobiło, nic tu chyba po nas więcej tak. Nic tu dla nas. Spadamy. Czas spadać. Wyższe poziomy. No i pamiętać... A, tu mieliśmy wziąć coś na prezent dla tego kogoś. Kurczę, tylko czy my z tym dojdziemy? Może to leży na później. To wejdźmy do środka, rzucić mu to razem. To jakoś przenieśmy się w tamtą stronę, bo ile można czekać? Najgorzej, że to jest dalej niż myślałem, bo zakładałem, że obejdę tam górą, wejdę, wrzucę w robala. Okazuje się, że to jest droga cała tutaj dookoła. Aha. Słyszę gdzieś jeszcze. To może być nie jedyny problem na tej okolicy. O! No! On żyje! Nie żyje, żyje, nie żyje, żyje! Nie żyje. A. Jeszcze żyje? Kurczę, no tak mało się rusza jak na żywego. Uch. E halo, no gro, już się rozkręciłaś. Zaczęła nam dawać prezenty i co jest? Już się przyzwyczaiłem. Halo, do dobrego. A właśnie, bo tak tu wbiłem. Się skupiłem na tym, żeby zabić. Nic to nam się nie wyświetla więcej. Gorzej, że tych butelek to tu jest sporo, więc zakładam... Do tych problemów jeszcze parę wyskoczy na nas, ale bardziej chciałem nadrobić stracony czas i zobaczyć, o, z czegoś tutaj. No kurczę, nie mam zaufania, ale pewnie nie ma zasilania, tak? I to nie działa jeszcze. Bierz butle. Na bank coś tu wyskoczy. Kurczę, ale to jest też jedna z rzeczy, którą mogliby poprawić akurat. To, żeby prędkość chodzenia z przedmiotem do miotania była... No taka sama jak normalnie jak chodzimy, tyle że no jesteśmy przygotowani, żeby rzucić kogoś czymś. No nie wierzę, że tu nie ma robali? Serio? Same mołotowy na każdym kroku, ale to plus jest taki, że możemy założyć, że na przykład jakiś robal wyskoczy tam na nas na końcu łajby. No to już mamy gotowe ognisko dla niego. Co tu jest? Chyba, że... No właśnie, to by było piękne, jakby... Może nam nie wyskoczyły z tych różnych miejsc żadne bonusy, ale robal jak najbardziej. Jest tu ktoś? Byle, żeby siebie nie podpalić, nie? Z moimi zdolnościami jest to całkiem prawdopodobne. To też jest otwarte? Ua, to chętnie wymienię. To tak. To nie. To chyba było jakiś, nie wiem, wypadek przy pracy, że nam dali ten jeden pocisk. Jak z tych trzech rzeczy nic nie wypadnie, to autentycznie to jest jakiś... Znaczy to nie jest zabawne, ale o, to jest zabawne. Ale chyba wolę... Gdzie jest młot? Chciałem powiedzieć, że wolę młot. Super. W sumie taki smutny bug, bo no uwielbiam zbieractwo, jakby nie patrzeć, a tu nie możemy go uprawiać. Nie mówiąc już o tym, że muszę mocno ograniczyć użycie broni palnej, bo nie mamy jak... A, to jest tutaj.
bo nawet nie mamy jak funkcjonować. No to, to jak ja mam z tym walczyć? Tylko przy użyciu toporków? To... O! Widzę, że nie jesteśmy pierwsi, którzy tak będą tutaj działać. Skończą nam się naboje, to naprawdę zrobi się źle, nie? I tego się boję. Dobra, gdzie on jest? Aha. Jak to tam niżej wygląda? Coś... Dzięki, latarka. Jak zawsze pomocne. Ciekawe, czy moglibyśmy rzucić butelką tutaj z góry na przykład, już tak zapobiegawczo. W ten sposób byłoby to bezpiecznie, czy jednak wręcz przeciwnie? Bo i tak ta woda... Znaczy... Ta zawartość butelki rozmyłaby się tu w wodzie. Teraz się czuję jak w The Last of Us było bieganie po piwnicy. Jedyny fragment, którego tak naprawdę się bałem w The Last of Us 1, taki przerażający, to piwnica. A to my tu nie byliśmy z innej perspektywy, co sobie tam do tych jaj zaglądaliśmy. O, o, co masz? Pusty kanister. No to już musiało leżeć, tak, bo to fabularne. No, wsadź pusty kanister. Dobrze, trzeba to, jak się domyślam, zakręcić. Francji w to nie wsadzimy, nie? Francji w to nie wmieszamy. Super. Ale za długo nic się nie działo. Nie podoba mi się to, że tam na tym okręcie... Możesz coś rzucić? Że na tym okręcie było tak dużo... Znaczy okręcie. Tam było tak dużo tych butelek, a nic się nie działo. I pytanie, czy teraz nasi przeciwnicy też się wyłączyli? W co wątpię? Czy dopiero największa tragedia to przed nami? Dobra, dawaj kanister, no. Nie wydaje się być jakoś wybitnie skomplikowana ta zagadka, ale może czegoś nie ogarniam. Do pełna. I co? No i gra muzyka. Wracamy tą samą drogą, czy coś się rozwaliło? Oj, oj. No nie, znowu. No to... O, jest. Chciałem powiedzieć, że może ze skrzynek nie wypadają przedmioty, ale za to potrafią nas zablokować. Chociaż coś. Rozumiem, teraz zbudziliśmy całe piekło tutaj, na górze. O kurczę, o chłopie. Już czuję, co nas tu czeka. No wiemy, gdzie mamy dojść, tylko nie wiem, czy mamy tam dojść, wybijając wszystko po drodze, czy wystarczy, że tam przebiegniemy. Bym spróbował opcję z przebiegnięciem, ale jak nam coś stanie na drodze, to będę starał się to usunąć. Kurczę, no i głupia strata życia. Nie, to ma za dużo... O, jeszcze jeden przyszedł. I koledzy przyszli. To ma za dużo zdrowia, żeby z tym walczyć, tak mi się wydaje. Możemy co najwyżej firewalla im zrobić. Zaraz nas ugryzie znowu w nogę. No, nie wiem, kto ma większy problem z trafianiem. On czy ja? A gorsza wiadomość jest taka, że coś się... O właśnie, ruszyło w końcu. Że to bug czy jak? Napisie, jak mnie to zestresowało, ale... Widzieliśmy tam całą ekipę. Ona się zamknęła tam w środku czy jak? Bo nie chciałbym ich wypuszczać. Dobra, dobra, otwieraj! Lecimy z buta, to nie ma sensu z... Aha. Idź, idź... O nie, jeszcze jeden tu jest. No to jeżeli tego nie idzie wyminąć jako tako... Ale jak się przygotowały na nas... Jeżeli nie idzie ich wyminąć, to ja nie jestem w stanie jakby walczyć, jeżeli oni nie dają nam zapasów amunicji, no. Musimy tak oszczędnie podejść do tematu. Jedziemy. Nara. Uch. Ile zaoszczędziliśmy pocisków na tym, że ich nie zabiliśmy? Trochę szkoda, bo porzucałbym butelkami, ale no jak nie ma... Jak się bronić przed tym?
teraz nic nie wyjdzie z wody, prawda? No super. Taki trochę klimat Silent Hilla się zrobił, gdzie zawsze brakuje, właśnie to jest... Tak wygląda dobry Silent Hill. Zawsze nam tam brakuje amunicji. No chciałem wymierzyć do kogoś, bo słyszałem robala. A bank nam tu wyskoczy. W Silent Hillu zawsze brakuje amunicji, zawsze jest problem z tym niedostatkiem. Nawet jak mamy jakieś gazrurki, to też się psują, tak jak tutaj. Więc nie poużywamy sobie ich za bardzo. No i jedyne, co trzeba robić, to zazwyczaj uciekać przed przeciwnikiem. Oho. A, jak wstał szybko. Gorzej, jak jest ich więcej. Dobra, szkoda mi... Mhm. Jak się wbił? No, o, ale znalazł coś dla nas. To ja bym dorzucił jeszcze do naszego zestawu jedną rzecz. To chyba nie jest leczenie tam. Ha, a bo tu dwóch było. Dobra, to zmienia postać rzeczy. Myślałem, że to ten jeden taki się nagle zrobił, jakiś mega odporny. Brakuje nam toporków, ale może nie będę wracał do góry po kolejne. To nie jest niestety leczenie. Jest jakiś robal? Na bank jest jakiś robal. Bo chciałem mówić, że może dają nam mniej amunicji, ale za to przeciwnicy są bardziej odporni, nie? Coraz lepiej się robi. Coś klika, odpływam. Aha. Nie, tam jeszcze było do wzięcia. And then I strangled all the life from my body. Are you under the impression that you died? No. I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die. I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What are you referring to, Jack? 30 years ago, Frederick needed me to die. You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Hey! I cheated everyone. I didn't play my part. Hey! I escaped my doom. My destiny. Again, find your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Well, everything is wrong. Nothing is in place. Hey! I'm right here! Calm down, Mr. Conby. What do you want? Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, detective? No. Actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. That was Jeremy's self-deceit? A steamboat stuck in the mud? I'm not going to pretend I understand any of that. What a bunch of psychoanalytic nonsense. Hey, halo. Serwi kontrakt. Męczy mnie, co tam leżało, a muszę cofnąć się do początku odcinka, żeby to sprawdzić, więc zapiszę w tym miejscu i za moment się widzimy. Najgorsze, że jak już się wie, co trzeba zrobić, to idzie bardzo szybko i do tego momentu dobiegłem... O, amunicja, no proszę, warto było dla niej, nie? To wszystko zrobić. Nie, no to może warto było się cofnąć, patrząc na tak małe i tu mamy. Mnie bardziej tutaj coś interesowało po boku, a to była po prostu broń. No, doszedłem do tego momentu w niecałe 12 minut. Czy warto było poświęcać... O, 12 minut? No nie wiem. Tak myślałem, że tu lagnia P jakieś przepadło. Ale z drugiej strony, patrząc na to, tu znowu toporki. A może wypadnie więcej amunicji? Leży! No kurczę! To bym się namarudził, może odblokowało się, ale co najlepsze w tych innych miejscach, które tu mieliśmy, nic nie leżało, a tu proszę, nie, no dobra. Dobra, warto było się cofnąć. Dla samej amunicji, której no niestety mamy teraz w wyjątkowo małych ilościach.
No ale to już nic więcej nie ma, tak? Trochę się doposażyliśmy, karabin maszynowy, pistolet, strzelbę, możemy wracać. No to wróciliśmy, doposażeni i co najważniejsze, będziemy mogli, o kurczę, tu na nowo wszystko się odkryło, ale będziemy mogli w końcu z tą Francją na korytarz do góry skoczyć. Bo tego mi brakuje. Mam wrażenie, że trochę nowości też tu w okolicy mamy. Znowu? Ile tych kluczy tu ma być? Byłeś już tam, nie przesadzaj. I don't have the combination for this. Czemu? Zapomniałeś? Coś mi tu nie pasuje. 900... Jak to było? 913? No działa. Może to pętla? Pełno. No, już więcej nie zmieścisz tych kluczy. Żeby mnie czegoś nie zepsuł. Dr. Gray's office, all to myself. Let's see if we can figure this guy out. Ale... My już to robiliśmy. Kolejna Francja? To może to są te... To ja nie klikam nawet na maszynę, bo jeszcze raz przejdziemy przez poziom z pływaniem, a tego bym nie chciał. Spływamy stąd na górę. Jest spokojnie. Wydaje mi się, że przez to, że nie mamy tych podpowiedzi od gry, co trzeba zrobić dalej, no idę trochę innym tropem niż twórcy przewidzieli i nie do końca może przewidzieli. To tak jak miało być. Ładuj Francję. I mam, a to tylko lagnia PM, mapa Karaibów. To ja to liczyłem, że stracimy coś, jeżeli tego nie ogarnę, a tu się okazuje, że nie stracimy nic. To jakie mamy cele? Zerwij kontrakt z Mrocznym, zrzuć z siebie pętlę samooszukiwania się. Jeremy wezwał pomoc, lecz Karaibi nie potrafi określić, skąd dobiega jego głos. Przez moment przyszło mu do głowy, że może to ta sama łódź, a może znajdowała się pod nią. W tej chwili nie miało to znaczenia. Jeremy wyraźnie domagał się jednej rzeczy. Chciał, aby Karaibi uruchomił parowiec i wyciągnął go z błota. No, ale to zrobiliśmy. Kurczę, może przez to, że przyspieszyłem kascenkę, coś się zbagowało. Chcesz Francję czy klucz do gabinetu Greya? Najgorzej, bo teraz... Nie wiem, czy... Bo my powinniśmy mieć cel jakiejś misji. A nie wiem, czy przez to odwrócone podejście... Co my możemy zrobić? Nie mamy żadnych rzeczy. A, jest ten, sztylet ofiarny. No ale to nic, nigdzie to nie wciśniemy. Najgorzej, bo ta Francja powinna nam na przykład zniknąć, a mamy drugą, bo podnieśliśmy dwie. Nie mamy... Gdzie by nas nie było? A jeszcze do tego wszystkiego chyba zbagowały się wszystkie pomieszczenia, jakie były do tej pory. I możemy każdą rzecz fabularną podnieść raz jeszcze. To nasza jedyna opcja to pozostaje skarb z rysunku Grace, czyli byśmy musieli wrócić do McCarfeya i pusty pokój, może tam się da teraz wejść, bo tam też... No parę tekstów prowadzi. Co tu leży na tym? Tu jeszcze coś dla nas? A, jeszcze leczonko, tylko tego nie podniesiemy akurat. Nic więcej tu nie wymyślimy. No ciekawy bug. Tak to jest, jak się nie gra we współczesne tutaj te układ podpowiedzi. I twórcy nie przewidzieli, że pewnie można do niektórych spraw podejść w innej kolejności. Znaczy ogólnie taka dowolność byłaby spoko. Sztyletem podważ. No teraz najgorzej, że wszystkie rzeczy będziemy razy dwa podnosić, tak? Z nabojami nie miałbym problemu. Mogą być, dobra, pokój numer 3, bo to jest nasza jedyna nadzieja, że jeszcze coś tutaj naprawimy. Dziwna sytuacja. Okej, okay, mamy, dobra, są jakieś cele. To jest mój pokój. Tego się nie spodziewałem. Popioły indygo. Dobra, czyli może jednak uratujemy jeszcze naszą grę.
Rozumiem, że kod. I know that number. Proszę do nas dołączyć. Nie mogę uwierzyć, że cię nie poznałem. Cokolwiek tu się dzieje, naprawdę? LA. Znaczy 196 co? Znowu lewo, prawo, lewo? 196. Nie wiem jak na te X. I LA. Zwracać tutaj uwagę, ale zakładam, że to może być nasz safe. A, to czekaj, to jeżeli nosisz ją ze sobą, to może nas na tym. A 196, 692, to pewnie będzie odpowiedź. Tak, 692. Tak nam to, to teraz to tłumaczę. Rzeczywiście to było na naszym towichajstrze, czyli tak. Jak do tego podejść? Czyli tak, 6, 9 i 2. Znam tę kombinację, znam ten typ. Klucz. Poszlaka. Poczyniłem liczne ustalenia w mojej sprawie, detektywie. Dziecko, którego szukamy, jest bezpieczne dzięki dobrym ludziom takim jak pan i ja. Jesteśmy do siebie bardzo podobni, choć pan nie może ujrzeć tego, co ja widzę. Jeśli chce pan znaleźć tego mężczyznę, Jeremiego, musi pan również odszukać dziewczynkę. Taka jest już odwieczna kolej rzeczy. Młodzi przynoszą nam wybawienie. Powinien pan zajrzeć do mojego pokoju. Znajduje się tam element układanki, którego pan będzie potrzebował. Proszę na siebie uważać. McCarthy. No ale to jakiś kluczek do pokoju McCarthy'a? To taki, powiedzmy, trochę klisze, jeżeli chodzi o tego typu historię, że no tak naprawdę to my tu jesteśmy od dawna w tym ośrodku, to my jesteśmy pacjentem. McCarthy, dawaj to, co to jest. Czy monetą to otwieramy? Kurczę, ten sztylet rodzinny miał, nie chciał używać, a tu proszę. Kluczek, Stranger Things, Stranger, brakujący obrazek. Was he trying to keep Grace from completing the shape? If so, couldn't she have just made another drawing? Tykający zegar jakby sugerował, że kończy się nam czas. Możemy wejść gdziekolwiek, a nie. No jedyny smutek, że no tę mapę nam całą zresetowało. No i te wszystkie przedmioty na niej przez tę, nazwijmy to, niestandardową kolejność podchodzenia do problemów. Łopatę na łopatę wymienił. Wymienił stryjek, dziabkę na dziabkę. A, jest! Tylko czy ja chcę do ciebie walić z tego? Trochę mi szkoda amunicji. O! Do tego mi nie szkoda. Gdzie jest to coś? Nie wiem, czy to te latające paskudy, czy to te chodzące. O, do strzelby. Ja teraz się Jo, ile tego jest? Nie no, to z tym chyba nawet się nie da walczyć, nawet jakbyśmy chcieli. Chyba spróbuję, jak to wygląda. Bo jeżeli to tylko jedno jest ruchome, bo to jedno się... Nie, oszukali nas. Tam są. To do tych już musimy strzelić. Tu jeszcze coś lata. Ładuj szybciej. Przynajmniej i one potrafią się nas zbagować. Najgorzej, że przyznam, pistolet to moja ulubiona chyba z broni, jakie tutaj mamy. A tak bez końca się będą pojawiać? Kolejno? Czy może niepotrzebnie tracę amunicję? Tak ją zbierałem, tak jej pilnowałem. Zabierz strzelbę. O! Nie podnoś tego. To jest jakaś broń widocznie. Ale tej nam chyba nie potrzeba. To jest... O, nie, to akurat podnieś. Co jest? Full? Full! Gryzą cię! Zjedzą cię! No i ledwo co się pierwszego pozbyłem. Słuchaj, to ja nawet nie jestem w stanie broni wyciągnąć. A jednak warto było strzelać do nich. Jeszcze jakieś? Chodźcie tutaj. Do ciebie to akurat mogę podejść. Ale wydaje mi się, że to może być trochę amunicji, o. Nagle potrafią ją rozdać. I co, już spokój? To jednak trzeba było do wszystkich walić ostro.
Dobra, cyk, weź tutaj coś na wściekliznę, napij się. Wściekły się na nas. A, bo to chyba... Jest potrzebne, żeby do Grace się dostać, ale to mnie... A, mamy full do strzelby, to tylko 10 jest max? No to dobrze wiedzieć, że chociaż... Mamy maxa. Coś jeszcze stanie nam na drodze? Nim wejdziemy do Grace, zdaję sobie sprawę, że chodzi o to, aby ułożyć wszystko, ale jednocześnie chętnie sprawdzę inne pomieszczenia, nim ruszymy z fabułą. Ostatnia strona Kassandry, no typowo, te weź jeszcze może te butelki sobie podnieś raz jeszcze. To jest takie, że buteleczki ze zdrowiem nam się przynajmniej odnowią. Minus, że mapa już teraz jest całkowicie bezużyteczna. Ale mieliśmy raczej większość pomieszczeń zbadane. Tam niewiele było takich, gdzie jeszcze... Chcesz jeszcze raz to podnieść? Lagnia P? Pełno pajacyk. Ciekawy błąd w sumie. Dobra. Francja elegancja. Gdzie to mamy? A, to my jeszcze mamy... Ale to pewnie są tymi, bo co możemy obracać? A, możemy obracać. To gorzej. To gorzej, ale mamy to zepsucie, które nam towarzyszy od samego początku gry i możemy pewnie je dopasować wzorkiem. No to ja bym dał... A, bo na środek nie może iść. Ja bym dał to tak. Wszystko ma... A, to nie będzie takie proste. Chyba, że to jakąś historię nam opowiada. Na przykład drzewo. Drzewo jakby się tutaj z tym łączyło. No tak nie do końca. Most. O, to jakby z tym. To jakby Stranger Things. To w ogóle nie wiem, gdzie tego szukać. To tu nie. Też nie. Tu chyba będzie najlepiej. Tak, tak. Nawet pasuje. To tu nie pasuje. Tu też nie. Tu chyba. Kurczę, tak. O, tutaj lepiej. Tak się bawiła ta młoda. Czyli co, to tu? Które zepsułem? Tu pasuje. Tutaj chyba mam największe wątpliwości co do tego. No. No daleko chyba nie wejdziemy. Gdzieś taka lampka, okulary, to czyjś pokój. To nie jest po sąsiedzku, to raczej by nas nie wyganiali na drugą stronę gry. Pokaż jeszcze raz. A nie, to ten pokój odpada. Co to jest za miejsce? To nie jest to, gdzie się tu... Trafiliśmy do zupełnie innego... No właśnie, biuro nasze, czy jak? Ty to sobie wkręciłeś. Akcję otwórz. Telegram od Gabrieli Saunders nadany 25 grudnia. Dobra. No a to jest drugi problem, że teraz mamy te wszystkie przedmioty, które powinny nam zniknąć. A wciąż je trzymamy przy sobie. Wycinki gazet, otwórz. Zmięty wycinek gazety. Dobra, obejrzyj. No nic nie wyciągniemy. Drink so much back then. When was this exactly? What case was I working? No ten kluczyk to gdzie mamy? Znaczy te zdjęcie to gdzie mamy wsadzić? Do portfela? O. I think I need to figure out where I'm going first. No to zdjęcie na tablicę. O, mamy śmietnik. Chcesz jeszcze Francję tu dorzucić? Wycinki gazet i dowód.
Pani Saunders twierdzi, że jej mąż ukradł obraz i zamierza go sprzedać. Włamanie do sklepu z zabawkami, zdjęcie porywacza. I co to się jakoś łączy? A, na kartce napisane przyjrzyj się Thornhillowi. Teddy oszalał, porwał dziecko. No to nas raczej chyba porwanie dziecka niż włamanie do sklepu z zabawkami interesuje. Zdjęcie porywacza. Portrety na Boston Street. Przyjrzyj się Thornhillowi. I remember this case. Some kid got taken by her father, headed out of state, but he had made a mistake by selling a painting that his wife actually cared about to a collector named Thornhill to fund his venture. That's how I tracked him down. At least I think so. No to chyba nas tutaj gdzieś prowadzą. Mamy wszystko? Nawet mało mrocznie się zrobiło. Jeszcze, przynajmniej na ten moment. Serio, nie miałeś amunicji w biurze u siebie? Znowu jak elegancja Francja. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy i trupy. Oho. Nie wiem, czy to do przeganiania ptaków, czy powinniśmy się... Same się przegoniły. Spodziewać najgorszego. Czekaj, czy jest jakiś achievement na... Dryndnięcie wszystkimi dzwonkami. Ja rozumiem, że tam nas zapach prowadzi, ale no właśnie, pamiętam do czego te śmietniki też prowadziły. Mam wrażenie, że może zbagowały się te tam rzeczy u nas w bazie, ale w końcu... A to nie jest sklep tego... Nie, podobne. Może się zbagowały te rzeczy u nas, znaczy powieliły te w bazie, ale za to być może się powieliły też rzeczy, które tu powinny wystąpić, a których nie mieliśmy, bo z dziwnym trafem zniknęły. Well, every case can't be squeaky clean. Wszystko tam wskazuje? Czekaj, z tym chłopakiem. Już nie, to idzie dalej. Pełno naboje do strzelby. Dajcie nam inny rodzaj. Ile można... O! No nie, to odblaski. Już któryś z kolei raz nas to... Tak wzięli. Załatwili. Nic tu nie mamy. Ciebie mamy, tak? Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornhill, hoping the money would carry him to wherever he was going. The painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, telling me I was needed for something important. I felt myself falling into the painting, only being brought back by Thornhill, thrusting an address to a Hotel St. George into my hand, and asking me to get the hell out. Dać lubią tu nas. Czy kwestia, że kazał? Oho! No tak. A może jeszcze wykorzystamy tę amunicję? Wyjścia nie ma. Nie wiem, czy powinienem się... A! To coś się dzieje. Otworzy ktoś te drzwi? Ej, ty na zewnątrz weź wybij okno dla nas. Chyba, że my możemy. No jak pech, to pech. Nie wiedzieć, czemu nie mogę tych drzwi otworzyć. Chyba, że mam wrócić na schody, na których bardzo nie chcę być. Nie, no to chyba tam na zewnątrz chodzi, nie nad nami. Mam nadzieję, że tak to działa. A jednak, tu jesteś, paskudo. No to dobrze, że otworzył nam drzwi, a jednocześnie jeszcze zużył trochę amunicji. Dobrze wiedzieć, bo teraz przez te całe zapasy i to, co się tu dzieje, naprawdę mam wątpliwości, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No to... Plany runęły w gruzach.
Uciekłem szybciej niż gra zakłada. Może tak to wyszło. Dobra, ale naprawiło się, coś się zepsuło, coś się naprawiło, więc ogólny rozrachunek myślę, że jest dobre, żeby się skradać, a przed czym, przed kim? Już nam oddają amunicję. A nie czuję takiej potrzeby. Ilu ich tam jest? Ojej. Tam jest ta paskuda. Tu jest ta paskuda. Bardziej się zastanawiam, może faktycznie lepszą opcją będzie przekraść się między nimi. Jeżeli jest taka opcja, bo jeżeli nie, no to szkoda, że nie strzelałem, jak mieliśmy ich tu na wyciągnięcie ręki. Są cegły. W tej wodzie będziemy powoli chodzić pewnie. Aha, idzie tam jeden, ale czy do nas? Nie, do nas chyba nie. No jak się zacznie tutaj teraz krwawa jatka, to ja dziękuję, bo tak. Jeszcze nie mamy żadnego jakiegoś szybkiego zabójstwa. Gdzie my mamy iść? Z nich chociaż suweniry wypadały, to już by było inaczej. Tam idą te dwa, to może jednak w tę stronę pójdziemy. Gorzej, że one są szybsze od nas w tym bagnie, a tam kolejny siedzi. Nie patrz w dół za siebie i tak dalej. Kurczę, on pilnuje. Co z niej przejdziesz ten? No nie denerwuj mnie nawet. To po co tutaj ta droga? No denerwuje mnie ten, że pilnuje jakiejś amunicji, ale to więcej stracimy niż zyskamy walcząc z nim. No nic, cała naprzód. I ty tu nie idziesz, prawda? Dobra, ten poszedł tam. Pytanie, czy jak się obudzą to wszystkie w okolicy nagle, czy... Tylko, no dobra, z tym się już chyba spotkamy, coś czuję. Tak bardzo chętnie nie jest, ale... To było piękne, jakbym przez to, że oj! Pełno. To było piękne, jakby przez to, że otworzyłem to, to by nas zobaczyły pozostałe. Tam sobie leży. No nie chcę nic mówić, ale trochę klasa. Przejść tyle, nie da się wykryć, czyli to się da w tej grze wymijać problemy. To zawsze, gdy nas informowali o tym, skradaj się. Wygląda na to, że to była opcja, żeby przejść przez dany fragment, nie zużywając amunicji. Wciąż się mamy skradać, czy to już się robi spokojnie? No pociąg odjechał, w sumie to tramwaj odjechał, paskudę. Jest jeszcze tak mrocznie tu. Nie, no na bank. Ale z drugiej strony, chyba kto miał? Kto miał słyszeć, to już słyszał, dobra. Wydaje mi się, że to tyle ze skradania. Nie ma co przesadzać, ulegnie P. Albo broń, no po prostu. Może być i tak. Nie wiem, czy lepsza niż siekierka, ale nowa. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Przejścia tu nie ma. No pewnie nie bez powodu dostaliśmy takie legnio P. To nie my, prawda? Chociaż nie, to wygląda jak my. Mam wrażenie, że ktoś tu miał problem z alkoholem. No ale teraz klimacik typowo alanowy nam się włączył. Jeszcze o, hotel tutaj. Czuję się jak w Alanie. Wspomnienia wracają. To tak, pistoletu mamy prawie full, strzelbę mamy full, karabin ma chyba max 50, tak to trochę wygląda. Naprawdę jak dobrze pójdzie, ładnie to zrobili z tą liną. Jak dobrze pójdzie, to zaraz będziemy mieli pełen ekwipunek, mimo tych wszystkich, kurczę, niedogodności przez dużą część gry. On my way to the hotel, the Morgan gang caught up with me. I owed them money, a lot of it. I can't remember what for. Probably some dumb gambling debt growing in size for each payment missed. I punched one of them out, and I sent the others packing. It was a stupid move. They'd be back. Dzień dobry. To są oni właśnie? Ten gang Olsena, o którym opowiadałeś?
Nie, no to podpal ich tam. Trochę mi szkoda więcej tracić. Dobra, idziemy znaleźć więcej butelek. Ty, ale biegaj szybciej, jak chcesz żyć. One są szybsze od ciebie, a nie chcą. One chcą zabijać, więc wiesz. Mhm. Masz. Oho. Gorzej, że tam jeszcze chyba coś wyszło w oddali. Ile tego tu biega? Dobra, ale chwilowo czeka na nas jakby, więc możemy... Możemy rozpocząć ten nierówny... Aha. Nie wiem, czy było z alkoholem, dobra. Z wkładką. Chyba cegła jeszcze leży, albo też jedna butelka. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Idzie tutaj. Jakbyśmy szybko dobiegli, to wzięli. A nie, chciałem go ręcznie rozwalić, ale zapomniałem, że przecież nie mamy nic ręcznego, nie? To tak zabawna kwestia. No szkoda, kurczę, ten świecznik za szybko się rozwalił. Idziesz do nas? Idzie do nas niby. To nie jest nic do wzięcia. Pytanie, czy to jest jedyny nasz wróg tutaj? Giń. Daj mu jeszcze. Dorzuć do ognia. Dobra, może już się nie podniesie z tego. Dobra. Mów, co tu masz? Życie? A możemy tak zapobiegawczo wypić, ale pasek się nie przekręcił, to czuję się trochę oszukany, tak to... To jest piękne, ma full zdrowie, a sobie dziabnę. Pewnie z małym procentem to gdzieś tam podlane. O, wiedziałem, że coś znam. Kurczę, tu bar... Czekaj, pełno rura? Przecież... Super. Czyli gra uważa, że mamy jeszcze rurę w naszych rękach. To trochę smutek, nie? Bo rura to jest broń jednak. Gra uważa, że mamy rurę w naszych rękach, ale... No to nie jest tak kolorowo. Być może... Oho! Dobra, to te nasze... Te z ziemi wychodzące ryjki. Wszystko wzięliśmy. W sumie to dużo więcej jesteśmy w stanie zabrać, no do karabinu jeszcze ewentualnie by coś można było wziąć, ale niewiele. Może tu będzie. Soda, gruźliczanka, no to... Macie karabin? No i to mi się podoba, jeszcze tutaj dołożyć. Dryndnąć i wbijać. Dzień dobry, tu coś jeszcze leży. Sobliwa serwetka. Fajne, fajne. Ale to rozumiem, że hotel... To nie. To sobie zostawimy ten motyw na kolejne spotkanie. Bo to wygląda, że to się dopiero dobrze rozwija. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hey, hey.